Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, mieliśmy iść na polowanie, teraz mi się właśnie przypomniało, na polowanie na Joe, ale powiem Wam, że tutaj mnie zaintrygowało, żeby już sobie przejść i zobaczyć, co się tutaj dzieje. Są oczywiście orkowie. Znaczy, w sumie są, ale ich nie ma. Ciekawa rzecz. Nie pokazuje mi żadnych wrogów w środku. Niby orkowa jakaś fortyfikacja. Ale w sumie to nic tutaj kompletnie. Wychodzi na to, że nie ma. O, siema! Tuż obok przechodziłem. Cholera, czego chcesz? Przejdźcie mi Greg od razu do rzeczy, dobrze. Kim jesteś? Nazywam się Gorn. A ty? Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. Tak. I czego królewski marynarz szuka tutaj, na lądzie? Dalej, opowiadaj. Nie mam teraz czasu. Wykonuję bardzo ważne zadanie. W porządku, nie to nie. Nie będę ci przeszkadzać. Co tu porabiasz? Chcę razem z buntownikami walczyć przeciwko orkom. Buntownikami. A kto wchodzi w ich skład? Najemnicy i zwykli mieszkańcy miasta, posłuszni swojemu królowi. Nikt z nich nie chce zostać orkowym niewolnikiem. Najpierw odwiedziłem Red Dog, jedną z ich tajnych kryjówek, a teraz kieruję się do Gafi. Niestety, o ile wiem, droga do Gafi i Manterii jest zamknięta. Dlatego najpierw zamierzam zajrzeć do obozu buntowników w górach. A oni już mi jakoś pomogą. Tylko nie mam pojęcia, gdzie właściwie znajduje się ten cholerny obóz. Jasne. Uważaj na siebie. Ty też. Uważaj na siebie. Jak wygląda sytuacja? Farszywie. Muszę odnaleźć ten obóz. Nie mam najmniejszej ochoty wpaść w łapy orków. No, szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że spotkam Gorna. W tym miejscu. Witam. Nazywam się Roland. A ja nazywam się Brodolf. Jesteś żołnierzem króla. Zgadza się. Ty uciekasz przed czymś. Tak. Orkowie napadli na naszą zagrodę. To było straszne. Najpierw chciałem bronić gospodarstwa. Jednak orków było zbyt wielu i nie miałoby to sensu. Dlatego postanowiłem uciec. Cudem udało mi się wymknąć. Co teraz będziesz robić? Nie mam pojęcia. Co możesz powiedzieć o tym miejscu? Znajdujesz się w górach Manterii. Miasto jest daleko stąd. Prócz tego, drogi są kontrolowane przez orków. W górach jest wiele zagród chłopskich. Ale obawiam się, że oni wszyscy zostali zaatakowani przez orków. Po środku doliny jest większa góra, na której znajduje się obóz gońców leśnych. Ponieważ obóz znajduje się w dość ustronnym miejscu, to chyba tylko dlatego orkowie jeszcze go nie znaleźli. Zaprowadzić cię tam? Nie. Zostanę tutaj. Tu jest bezpiecznie. Wszystko w porządku. Tak. Obecnie wszystko w porządku. No dobra. Zobaczmy, co tutaj jeszcze można znaleźć. Podejrzewam, że nic wielkiego. No, jakieś zardzewiałe miecze. Tutaj pewnie jakiś mieszek ze złotem. Zapas bełtów. No, mało się pomyliłam. No to teraz tylko pytanie, bo weszliśmy tutaj na górę, tak od razu w sumie, a czy było zejście na dół, bo nie zwróciłam uwagi, chyba... Chyba było, dobra, jest zejście na dół. Wiecie co? Może byśmy jednak zrobili to polowanie na Joe. Weźmiemy sobie ten nasz piękny pancerz łucznika i wrócimy. Bo wiecie co? Jak mamy możliwość zrobienia zadania od razu, to wypadałoby może je zrobić. Pytanie, czy gościu wie, gdzie ten Joe jest? Podejrzewam, że nie i to nie będzie wcale takie proste, jak mi się wydaje. Ale warto się przekonać i zobaczyć, czy coś możemy zdziałać. Bardzo mnie irytuje, że nie mam żadnego teleportera tutaj do karczmy ani do kamiennego kręgu. Trochę słabe. Możemy już ruszać w drogę. Dobrze.
Idź za mną. Zaprowadzę cię na miejsce, gdzie widziałem go ostatni raz. Dobra. W ogóle też macie taki vibe, jakby muzykę podobną do soundtracku z Wiedźmina 3. W okolicy tej jednej takiej wyspy na Skellige. Mam takie wrażenie podobne muzyczne w uszach. Kurde, gościu idzie tutaj, gdzie ja nie chciałam iść za bardzo. No ale trudno. Serio? Będziemy się tak, no, bić? I co dalej? Cholera. Nie widać śladów. Daj mi pomyśleć. Musimy pójść obejrzeć kamienny krąg. Może tam będą ślady. No dobra, to ruszaj, stary. Tutaj jeszcze widzę, że jakaś roślinka pominięta została przeze mnie. Nie wiem, czy w kamiennym kręgu coś uda nam się znaleźć, ale... Kto wie, może tam nagle będzie ktoś siedział? Tak jakby pod kamiennym kręgiem coś jest. No dobra, zobaczmy. I co? Znalazłeś coś? Niestety, nie. I co teraz? Jeżeli porządnie się zastanowić, to Joe mógł udać się w góry Manterii. Znam tam miejsce, gdzie on wcześniej przebywał. Idź za mną. No to pięknie. Idziemy dalej. Dobra. Czy on będzie mnie prowadził tam, gdzie byliśmy, czy nie do końca? Chyba tak. No, idziemy tędy. W sumie może być, myślę. Możemy się na spokojnie poruszać w tej zbroi wśród innych ludzi. Czyli w sumie i tak idziemy tam, gdzie w sumie chciałam. Może być. Jak dla mnie. Jakaś tekstura się zbagowała i brzmi to masakrycznie. No dobra, nic chyba z tym nie zrobimy. Okej, okay, Latigo, no ja nie wiem, gdzie ty mnie prowadzisz i co ty chcesz niby znaleźć, ale mam nadzieję, że nam się uda coś skminić. Czy on pójdzie tam na górę? Chyba nie. Nie, bo trzeba by było go zabić. Dobra, powiem wam, że jest plusik, bo i tak chciałam tu iść. Także możemy ruszyć z nim. Tam widzę, że jest bardzo dużo wrogów na dole. To smocze zębacze są, chociaż są takie dziwnie różowe. Czy tutaj jakaś jaskinia może jest? O, jest coś takiego. Tylko widzę, że jego ta jaskinia nie interesuje. Trzeba pamiętać, że tam możemy się udać. Czego te smocze zębacze są takie... A to jest myrtański smoczy... A to... Nie, to jest po prostu zębacz myrtański. To co mi się wydawało, że to są smocze zębacze? A, bo tutaj są wymieszane, widzicie. To ma już więcej sensu. Gościu jest nieśmiertelny na szczęście, więc... Jakbyśmy sobie nie potrafili radzić, to by sobie on sam tutaj poradził. Tam musimy pamiętać o tej jaskini. Więcej zębaczy. Kurde, nie mamy mapy tego miejsca i to będzie bardzo nam utrudniać podróż, bo nie do końca będziemy wiedzieć, gdzie mamy w ogóle iść. Dobra, tam się rzucą na niego kolejne za chwilę. Na szczęście gość sobie radzi. Czego mi tak dziwnie trąbią za oknem? Nie rozumiem. Kurde, stary, no.
Tej Montery to chyba faktycznie kupa drogi. On coś zauważył w ścianie. No to brawo, chyba trzeba będzie chłopa. Spróbujemy się wczytać i zapisać. Jeżeli to nic nie da, to trzeba będzie go odczytować, że tak powiem. Dobra, widzę, że pomogło. Czego ty tak... Co to jest? A właśnie, bo wy w sumie nie widzieliście tych stworzeń takich drewnianych. Dziadostw. O kurde. Co to jest? Co? Duży drzewiec. No właśnie. Te duże drzewce, wiecie gdzie były? One były właśnie w tej dolince, do której myśmy nie schodzili już, bo mi się nie chciało. Mówię o tej dolince, gdzie była niebiańska tarcza. Czego ten smoczy zębacz się teleportował koło mnie, to nie wiem. Kurde, gościu mnie widzę ciągnie naprawdę daleko, ja potem będę miała problem się zorientować, gdzie my w ogóle jesteśmy. O, będzie problem się potem wrócić. Dobra. Okej, kolejne. Dobra, tam już chyba nie trafimy. Gorzej, że Latigo się zaciął. Ej, mordo. Dobra, chyba po prostu trzeba się pozbyć. Najbliższego, nie wiem, zagrożenia? Dobra, kolejny poziom znowu. Zarażony szczur. Okej, była mowa o tej pladze całej, nie? Czyli w sumie jesteśmy chyba na dobrej drodze. Zrobimy zapis i wczyt, żeby nie było. Coś czuję, że to polowanie może nam zająć dłuższą chwilę. Spoko, że chodzimy sobie po mertanie z gościem, tylko ja się boję, że to mi niewiele da. Dobra, odbagował się chłop. Dobrze, że wczytanie i zapisanie gry pomaga, bo czasami nie pomaga. Zaraz nas ogar zaatakuje, no właśnie. Dostałam od niego, co ciekawe. Kurde, chłopie, bo ja nie wiem, gdzie my jesteśmy w ogóle. Zębate ziele. No nie dziwię się, bardzo dużo tutaj zębaczy. Kolejne. O cholera, jasna. Chyba tutaj będziemy wchodzić na górę, coś mi się wydaje. Albo i nie. Dobra, tamtego spróbujemy ustrzelić. Widzę, że chłop ma problemy ze sobą bardzo duże. Ajej, 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 zobaczmy, czy się uda, chłopa. Tak, miałam w ogóle usunąć ten zrzut ekranu. Jezu, problem jest taki, że nie wiem, jak to zmienić w opcjach na Steamie. Także na razie po prostu jesteście skazani na to, że co wczytanie gry robi się zrzut ekranu. Zębacze kolejne. Cholera, gdzie ty mnie, chłopie, wyprowadzasz?
Skąd on kurna w ogóle wie, że dobrze idziemy? No se nic nie robi z tego, że zębacze się rzuciły na kogokolwiek. Mordo, ja ci właśnie dupsko ratuję. O kurde, o mordo, dej. Chwila. Dajesz radę? Dajesz, ale widzę, że z tobą... Przejdzie, nie? Przejdzie, na pewno. Dobra. No i widzisz, jaką jesteśmy zgraną ekipą? Stary, zdecydowanie. Skóra zębacza zwykła z nich leci, to szczerze nie warto. Okej, to był tylko gryf. Widzę, że nie obejdzie się bez pokonania go, bo... Może nie do Latigo byś strzelał, stary. Tam jest jakiś fort. Jezu, gdzie ja jestem? Cholera, no przecież tutaj się zgubimy wszyscy. Ten se kompletnie nic z połowy rzeczy nie robi. Dobra, fajny masz tekst, tylko że ja nie wiem, co on ma znaczyć, wiesz? Chodź, chodź. Ciemno się, kurna, zdążyło zrobić. Powiem wam, że te zębacze są paskudne. Jesteśmy na miejscu. Tak. I wygląda na to, że Joe tu był. Naprawdę. Tak. Widzę ślady, które prawdopodobnie on zostawił. Ja tu niczego nie widzę. To dlatego, że nie jesteś doświadczonym myśliwym. No, skoro tak mówisz. Co teraz? Idziemy dalej. Myślę, że tak. Ruszajmy. Ja pindole, stary. No nie mówcie mi, że tam będziemy wchodzić. O kurde. Zaraz go ten golem z kapcia wywali. Albo i nie. No, dawaj. Nie? No to trzeba zrobić wczyt i zapis. Znaczy zapis i wczyt. Bo się chłop popsuł. No i zobaczmy, co dalej. No nie, no nie mówcie mi. Witam. Tak to jest, jak się popsują NPC-ty. Dobra, spróbujemy chłopa naprawić, wybijając wszystko po prostu wokoło. I sprawdzając tą przyczepę. Działasz, czy nie do końca? Nie. Trzeba będzie chłopa, no, naprawić inaczej. Spróbujemy jeszcze raz wczytać, ale wydaje mi się, że to nic nie zmieni. Tak więc... Błagam, niech mi gry nie wywali. Dobra, nie wywaliło mi. Ale Latigo się popsuł. Ten golem mu chyba przeszkadza, wiecie? Zrobimy tak. Tak i tak. Nie? Zrobimy tak, zrobimy tak i zrobimy tak. Działasz, stary, czy tak nie do końca? Dobra, odbugował się.
No, niestety innego sposobu nie było. Ten golem bym wolała, żeby go jednak zauważył, bo jak już wiemy, sobie ładnie radzi z golemami. On ma chyba jakąś broń obuchową, bo normalną by nie był w stanie mu takiej krzywdy wyrządzić. Wiecie, co jest najgorsze? Że ja kompletnie nie wiem, gdzie my jesteśmy. I jak będziemy się mieli wracać... I co teraz? Widzisz to stado dzików? Tak? O co chodzi? Jestem pewien, że Joe trzeba tam szukać. A skąd o tym wiesz? Czuję to. Zaczynajmy polowanie na dziki. Okej. Szkoda, że się robi ciemno i nie będziecie nic widzieć kompletnie. Kurde, dużo tych dzików tu jest. Kurde, dziku. Ale skórek tu będzie dużo, chociaż nie wiem, po co mi potrzebne. I co teraz? Teraz zaczekamy. Joe. Zdaje się, że to on. Tak, to on. Nareszcie. No, bardzo mi się nie podoba to, że idziemy tam na górę. W ogóle mi się ten teren nie podoba. Co? Joe, to dzik. Tak. To dzik. Co? Cały czas biegałam za dzikiem, byś mógł się na nim zemścić. Tak. O co ci chodzi? Jeśli zabijemy Joe, otrzymasz, zgodnie z obietnicą, twoją nagrodę. Ale to jest całkowite szaleństwo. To ty tak myślisz? Gdyby ciebie, tak jak mnie, prawie na śmierć zadeptał pewnego razu taki dzik, mówiłbyś inaczej. Dobra, dosyć gadania. Muszę zabić Joe, zanim znów ucieknie. Trzymaj się z boku. Joe jest mój. Na pewno. O ja pindole, chłopie. O cholera, ja go nie mogę zranić! Ajajaj! O Jezu, jakim dostaję w pierdziel. Stary, bijesz go, czy nie? On mnie teraz goni. Latigo, halo! O kurde, nie mogę tego zebrać. Ajajaj, no! Ale się pierdzieliłam. Bij tego dzikusa. Wiecie co? Nie wiem, czy tak ma być do końca. Szalony Joe. On go zabije, nie? Tu są rzeczy, a nie mogę ich zebrać. To chyba o to chodzi, żeby Latigo kipnął, nie? Czy nie? Niech tak będzie. O cholera. Dziennik. No nie wiem. O ja pindola. Poradziłam sobie. Do Albersa, tak? O, dobra, za chwilę tylko. Dajcie mi zrobić tak, żeby było widno. W ogóle fajnie, że mam zawiadomić typa. Gorzej, że ja nie wiem, jak teraz wrócić do tej karczmy, bo nie mam mapy nawet. Zresztą, jak już jesteśmy tak daleko, to by fajnie było zrobić coś innego, nie? Typu poszwędać się tutaj, a nie zawiadamiać chłopa. Szczególnie, że to miejsce wydaje się być interesujące. Powiem tak, może innym razem. Chwilowo spróbujemy dostać się tu i zobaczymy, czy tutaj coś ciekawego jest. Podejrzewam, że orkowie są w środku. W sumie nie wiem, ale zmieńmy broń, bo z tym dziadostwem nie będę biegać na pewno. Szukamy w ogóle też stołu do garbowania. Grupa orków z Goty. Ty, to jest ten? Latigo. A czemu on się zrespił tutaj? Nie mam pojęcia.
Teraz muszę być ostrożny. Tu jest gota. Ja pindole, dobra. Mają mnie niby nie atakować, tak? No, nie atakują mnie. Tu być niebezpieczne miejsce dla Mori. Dlaczego tak nagle? W zamek pełno nieumarłych, More. Więc lepiej tobie odejść. Kim jesteś? Jestem Narkan. Ja zaopatrywać nasza wojowniki w broni w inna pożyteczna rzecz. Chciałbym z tobą handlować. A dlaczego nie? Jeśli ty mieć złoto. Kto tu wszystkim zarządza? Poutrous. Można go znaleźć na zamkowym dziedzińcu lub w domu naszego szamana. Pokaż mi swoje towary. Nie spodziewałam się, że chłop nas zaprowadzi prosto do goty, wiecie? Ani trochę bym nawet nie śmiała tak sądzić. Myślałam, że może ma jakąś mapę. Niestety nie ma. Kurde, tu wszędzie można chodzić. O, ja pindole. No widać, że dużo nieumarłych jest w środku. No ale spróbujmy się może czegoś dowiedzieć tu. Poszukiwanie Hektora. No i mamy go. Pułkownik orków Potros. Dobra, zaraz z nim pogadam. No ale Hektora znaleźliśmy już. Rozkaz dla Paladyna. Ponieważ orkowie zdobyli Montery, gospodarstwa w pobliskim rejonie znajdują się w dużym niebezpieczeństwie. Trzeba natychmiast zawiadomić farmerów, aby jak najszybciej opuścili ten teren, zanim wróg do nich dotrze. Obserwuj ruchy orków i o wszystkim melduj. Podpis nieczytelny, czyli pewnie to jest ten rozkaz od Robara, nie? Powinienem powiadomić króla. No, chętnie, tylko by mi się przydał tutaj jakiś teleport, nie? A nie, że ja tak będę latać jak... nie wiem co. Witaj. Czego tu chcieć? To nie być miejsce dla ciebie, More. Co tu robicie? A co tu można robić, More? My chronić mury Gafi, aby demon spustoszenia nie wyjść na łowy. Jak ty sądzić, co by się zdarzyć, gdyby nasz szaman Gurak nie trzymać demona na dystans? Śmierć i zniszczenie przejść by nad cały kraj. Tak jak rytuał nasza szamany zabić paladyny, tak demon zniszczenia przynieść by śmierć wszystkim innym. Dlatego radzić ci nie wchodzić do wnętrza zamku, ponieważ ty nie umknąć od demona i jego nieumarłych. Chciałbym. Zejść mi z oczu, tczużliwy More. O, mamy też demona tutaj. Ciekawie. Czyli wątek troszeczkę z Gothica 3 nam został. W sumie dobrze wiedzieć, że takie coś się tutaj dzieje. Szukam stołu do garbowania. W sensie nie wiem, czy jestem w stanie bardzo dużo ulepszyć tą zbroję. To można otworzyć. A po co? Szczerze, chyba jednak byśmy to otworzyli, bo nie wiem co robię. Tam się jakieś przejście zamyka, także może lepiej tego nie robić. A, to ten główny most się zamyka, to tym bardziej nie. Dobra, tutaj są rzeczy takie typowo ten. Bardziej mnie interesuje stół do garbowania, jakby był gdzieś. Tu jest Gurak. Zaraz z nim pogadamy. Prawo, 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 lewo. Dwie miksturki. Przynajmniej będą w miarę przydatne. Tutaj też kolejne jakieś przejście, zejście, cuda. Tu są łóżeczka. No, powiem wam, ciekawie. Ciekawie twórcy to rozwiązują. Takie rozwiązanie mi się akurat podoba. Witaj. Czego More chcieć od Guraka? Ty odejść i nie przeszkadzać mi więcej. Chciałbym zadać kilka pytań. Ja sobie wyobrażać, co ty chcieć wiedzieć. Chcesz się dowiedzieć, jak zginąć paladyni z Gafi. Ja mieć racja, More. Tak, dobrze. Powiem ci.
Wiele wojowniki orków stracić życie przy ataku na Gotę. Wiele tygodni atakować mocne mury zamku. Paladyny bronić się bez żadna oznaka zmęczenia. Wtedy nasi szamani postanowić przywołać demon, który miał uczynić z Gafi kupa gruzu. Paladyny wszystkie zginąć, zamieniając się w nieumarłych i służyć teraz demonowi. Teraz Goufe to jedynie miejsce, gdzie być tylko śmierć. A demon nadal łazić pośród murów i szukać nowa ofiara. Na twoim miejscu ja nie iść do zamek. Prócz demona, ty tam spotkać tylko wojowniki Erchaobara zmienione w nieumarłych. Witaj. Dobra, widzę, że szaman mi więcej nie powie. Czy ktoś jeszcze w ogóle mi cokolwiek tutaj powie? Podejrzewam, że nie. Szkoda, bo zależałoby mi na teleporcie, a takowego nie ma. Taki nie istnieje. Ojojoj. Stój, More. O co chodzi? Dlaczego nie chcesz mnie przepuścić? W zamku szaleć demon z tłumem nieumarłych, More. Dlatego będzie lepiej, jak zawrócisz. Ale ja nie zatrzymywać, jeśli ty chcieć ryzykować swoje życie. Dobra, no oczywiście ja tam nie będę włazić, nie? Kurde, tutaj nie ma nigdzie żadnych teleporterów. No przecież to jest jakiś dramat. Tu są wargi. Czego ten warg tak leje bardzo? O, proszę, szczawik. Dobra, na razie chodzimy w tej zbroi, bo jesteśmy... Kolejny szczaw królewski. I kolejny, trzy szczawie tu były. To jest normalnie za darmo. Kurde, no... Ja nie dostaję żadnych... Czy to jest czwarty szczaw królewski? Tak! Kurde, trzeba robić mikstury. Ale bardzo mnie to irytuje, że gra mi nie daje teleportów. I co ja mam teraz zrobić? Mam do Robarabiec, a potem tutaj przez kolejne 300 miast? Zobaczmy. No ja nie mam chyba teleportów. No oczywiście, że nie mam. I co mam sobie wyjąć, nie wiem skąd. Z dupska chyba. No bez sensu to jest. W ogóle tam coś jest. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Tu nic nie ma. Przejrzeliśmy każde miejsce, praktycznie każde. No i teraz wypadałoby... Kurde, ej, to wygląda... Aha, bo to są te góry, dobra, nie? Okej, okay, już wiem, wszystko wiem. Tu można wejść na górę w ogóle. Tak jakby tu... O Jezu, potkam się o własne nogi. A my chyba chodzimy po tym terenie, gdzie żeśmy byli akurat teraz, co nie? Tu się drabina pourywała, ale jesteśmy w stanie wejść. Po skałach. Ciekawi mnie, co jest tutaj w górach. Nie wiem, czy to dobrze, że tędy wchodzę. Tu są jacyś myśliwi. Gońcy leśni, dobra. Jest stół do garbowania, ja nie mogę. To wiecie, co spróbujemy zrobić? Spróbujemy sobie zrobić lepszą zbroję. Ja sobie zgarbuję trochę tych skór, bo tutaj mamy tak, handel to nie, tu było gdzieś wytwarzanie tych pancerzy. Już dosyć daleko na dole. Garbowanie to nie, wytwarzanie pancerzy. I to była ta zbroja. Zbroja rycerza, dwie garbowane skóry trolla i trzy bryłki magicznej rudy. My możemy sobie, myślę, zgarbować nawet i 10 tych skór. Garbowana skóra trolla. Może być w sumie w ten sposób. I gdzie jest ta suszarka do skór? Bo stół to jest jedno, ale suszarka... Tu jest suszarka. Rozwieź mokrą skórę. Skóra trolla. Całą sobie wysuszymy też i zobaczymy. Tu też jest suszarka. Może gdzieś mają jeszcze stół. A gdyby do gońców był teleport, to już w ogóle bym była, kurde, w niebie. Ty, a to miejsce wygląda tak samo, jak domek tego... Spencer mu było? Tego pirata, co okazało się, że jest opętany.
Gońcy leśni sami, zapas strzał. Było, że niby orkowie tego miejsca nie znajdą, bo jest w ustronnym miejscu. Jak dla mnie to dosyć łatwo tutaj się... Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. ...się znaleźć. Myślę, że to nie sprawia jakichś trudności, żeby tutaj się dostać. Ale co ja tam wiem? Do gońców leśnych też mieliśmy się udać, więc... W sumie dobrze, że tutaj jesteśmy. Szukam teraz tylko kogoś, z kim mogę pogadać. Na razie nikogo takiego za bardzo nie widzę. Tu jest Glenn i Arthos. I tu jest, widzę, wejście od innej strony też. No dobra. Ej, nieznajomy. Czego tu chcesz? Chciałbym. Też uciekasz, co? Więc usiądź przy ogniu i zjedz coś sobie. Możesz mnie trenować. Mogę ci pokazać, jak lepiej walczyć bronią jednoręczną. Jak wygląda sytuacja? A jak może wyglądać? Powinniśmy się cieszyć, że jeszcze żyjemy. Witaj. Wszystko w porządku. Niepotrzebnie się zdenerwowałem. Chciałbym o coś zapytać. Nie, zostaw mnie w spokoju. Nie mam teraz ochoty na rozmowę. Dobra, no to widzę, że chyba tam w ogóle też coś jest. Tam są krwiopijce. Ja potrzebuję mapy. Kurna, gro, daj mi mapę. Tu w ogóle była jakaś roślina, której nie widziałam. Mimo, że stąd przyszłam? Czy stąd żeśmy przyszli? Jak byśmy tu weszli? Nie no. Dobra, czyli chyba nie dowiem się nic, dopóki nie wejdę tutaj i nie poszukam kogoś, z kim mogłabym pogadać. Już widzę, że tam jakiś mag jest. Pulpit, stół alchemiczny. Melander. Hej, ty. O, ma klucz do piwnicy. Tu się na pewno przyda. Witaj, witaj, nieznajomy. Jesteś wśród gońców leśnych. Kim jesteś? Nazywam się Melander i jestem sługą naszego boga Adanosa. Jesteś druidem. Tak, to prawda. Jesteś przywódcą gońców leśnych. Przywódcą. Nie. Gdybyś powiedział, że jestem doradcą i ojcowskim przyjacielem, to na twoje pytanie odpowiedziałbym, tak. A teraz powiedz mi, kim jesteś, chłopcze? Nazywam się Roland. Przybyłem tutaj na okręcie wojennym króla. Mamy zamiar walczyć z orkami. Skoro chcesz walczyć z orkami, to jestem bardzo rad, że przybyłeś do nas. Wkrótce spodziewamy się ich ataku. Jak wygląda sprawa z orkami? Sytuacja jest taka, że dokonali już kilka ataków na nasz obóz. Jak dotąd były to tylko niewielkie grupy rabusiów, których udało nam się szybko pozbyć. Teraz nasi zwiadowcy donoszą, że z Manterii zmierza tu duża grupa orków. Jak mamy im się przeciwstawić, tylko Adanos wie. Kiedy spodziewacie się orków? Każdego dnia. Herman od razu mnie powiadomi, jak tylko orkowie skierują się do nas. Pokaż mi swoje towary. O Boże, czy ty masz teleport? Powiedz, że masz. Tak! Dobra, to można iść do króla. Masz jakąś mapę? Mapa regionu Montery. Jezu, chłopie, kocham cię. Ja pindole, niemożliwe to jest. Niemożliwe jest to, że chłop to ma. On ma... Dawaj mi tą całą pełnię życia. Wydam na to 30 tysięcy, ale to się przyda na pewno. Tutaj coś nie, stół pisarski. W sumie moglibyśmy też zrobić jakieś zwoje. Tu jest jeszcze Alan. Witam. Siema. Witaj, witaj, nieznajomy. Nazywam się Alan. Jesteś w obozie gońców leśnych. Może jesteś głodny lub zmęczony. Wówczas zjedz coś sobie i odpocznij trochę. Wszystko w porządku. Dopóki nie spotkamy się z orkami, to tak. Chwila. Co możesz mi powiedzieć o gońcach leśnych? Chcesz wiedzieć, jak żyjemy? Tak. No cóż, jesteśmy gońcami leśnymi i spokojnymi ludźmi. Nie prowadzimy wojen i wykorzystujemy naszą broń tylko do polowania lub obrony. Dlatego w wojnie bogów dotychczas trzymaliśmy się na uboczu. Ale najwidoczniej dalej to nie jest możliwe. Teraz zagrażają nam orkowie i nie pozostaje nic innego, jak tylko podnieść broń przeciwko nim. W co wierzycie? Wierzymy w Adanosa i zgodnie z jego nauką, żyjemy w harmonii z przyrodą.
Mogę zostać gońcem leśnym. Tak, dlaczego nie? Czasem przyjmujemy ludzi w swoje szeregi. Naprawdę zamierzasz to zrobić? Tak tylko sobie pomyślałem. Rozumiem. Możesz mnie czegoś nauczyć. Mógłbym ci pokazać, jak zwiększyć swoją zręczność. Jeśli chcesz nauczyć się czegoś innego lub handlować z nami, to musisz pogadać z innymi ludźmi. Nasz druid Melander sprzedaje przydatne rzeczy. A Herman mógłby ci pokazać, jak lepiej posługiwać się łukiem. Artous mógłby szkolić ciebie w walce bronią jednoręczną. Jeśli zechcesz zwiększyć swoją siłę, to musisz pogadać z Glenem. Chłopak ma krzepy jak byk. O, mogę mu sprzedać pióra. 1000 piór za 500 masz. Chwila. Wszystko w porządku. Dopóki nie spotkamy się z orkami, to tak. Dobra, stary, przepraszam, bo już pytałam o to. Kurde, fajnie, że możemy pióra sprzedawać, bo nie powiem, one tak to chyba są dosłownie za nic do sprzedania. Ale nie pamiętam już niestety. Lewo, nie. Prawo, prawo, prawo. Łatwa skrzynia i łatwe miksturki. Prawo, sorry, lewo, 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 prawo. Mikstury prędkości. Hermana jeszcze nie widzieliśmy chyba. Czy mi się śniło, że go nie widziałam? Wydaje mi się, że go nie spotkaliśmy jeszcze. Możliwe, że on jest na przykład gdzieś tam na zewnątrz. Mamy teraz klucz do piwnicy, także możemy zejść i zobaczyć, co tam na nas czeka. Podejrzewam, że same mieszki ze złotem, ewentualnie jakieś zapasy bełtów. Ale jest też jakaś jedna... O, skrzynia z prowiantem i eliksir życia. W sumie się dużo nie pomyliłam. Dobra, skoro mamy teleport tutaj już do obozu, to możemy wrócić do Robara na pewno, na chwilę. Na zewnątrz, do Królewskiego Zamku. Już wiemy, że Hektor nie żyje. Żołnierz nosi pancerz swojego króla. Nic innego. Przebierz się. Już się przebieram. Nawet na twoich oczach ci kurna gadki pokażę. Znalazłem Hektora. Niestety nie żyje. Tego się obawiałem. Gdzie go znalazłeś? W Gocie. Najwyraźniej chciał obserwować orków, ale został przez nich wykryty. Więc Gołfe faktycznie wpadła w łapy orków. W takim razie dowódca Rufus i wszyscy jego ludzie nie żyją. Tak. Orkowie przeprowadzili rytuał i przywołali demona, który zabił ludzi i zamienił ich w nieumarłych. To przerażające. Słuchaj, daję ci kolejne zadanie. Demon musi zostać zniszczony, zanim wyrządzi więcej zła. Oprócz tego, orkowie nie powinni już dłużej być w posiadaniu tej ważnej twierdzy. Jeśli jesteś w stanie przepędzić orków z Gafi, zrób to jak najszybciej. Dobra, rozumiem. Grupa orków, uwolnienie, tak. Jakie my mieliśmy zadanie główne jeszcze? Obóz gońców leśnych. Czyli rozumiem, że mam im pomóc. Chyba, no bo obóz żeśmy już znaleźli. Chyba, że ten obóz jest większy niż widzieliśmy, bo tam też mogliśmy jeszcze chodzić trochę. Mianowicie tutaj można było iść tędy i tu. Możliwe, że tu jest gdzieś więcej tych gońców. Chyba nie należy tego wykluczyć. Trafię kiedyś tą krwiopijcę? Dziękuję. Rośliny? Żadne. No dobra. I zobaczmy, czy tutaj jest coś więcej. Chyba tak. No, jest Herman. Okej, musimy pogadać z nim z tej strony. Hej, ty. Witaj. Witaj, nieznajomy. Czy tu jest obóz gońców leśnych? Tak, to prawda. Kto dowodzi tym obozem? Druid Melander. Znajdziesz go wyżej, w domku myśliwskim. Bądź ostrożny, kiedy będziesz szedł do obozu. Tam się kręcą jadowite ołsi. Niektóre z nich na pewno spotkasz po drodze. Dziękuję za ostrzeżenie. Gdzie jest gniazdo tych jadowitych os? Tam wyżej, na szczycie góry.
Niestety, nikt tam nie potrafi się wspiąć. Możesz mnie czegoś nauczyć? Dobrze, dlaczego nie? Jestem bardzo dobrym łucznikiem. Więc mogę cię nauczyć, jak lepiej strzelać z łuku. Tak, jeśli chcesz, pokażę ci, jak stać się prawdziwym strzelcem. Wtedy będziesz mógł zadawać ludziom lub nieumarłym znacznie więcej obrażeń. Przeciw zwierzętom, strzał mistrzowski nie przyniesie efektów, ponieważ one są zbyt zwinne dla takiego strzału. Tu powinieneś wykorzystać inny sposób strzelania. Strzał, dzikiego łowcy, znacznie lepiej nadaje się do polowania na zwierzynę. Jeśli zechcesz, mógłbym także nauczyć ciebie i tej umiejętności. Jednak dopiero wtedy, jeśli będziesz miał wystarczającą ilość doświadczenia. Chciałbym o coś zapytać. Zadaj je Melanderowi. Nasz druid odpowie ci na wszystkie pytania. Cholera. Orkowie atakują. Co robić? No cóż, będziemy się bronić. Przyłączę się. Trzeba zebrać pozostałych. W porządku. Okej. To tak nagle widzę? O ja pindole, chłopcy spadł tam na dół. Trudno, nie mój problem. Co się stało? Czy Herman za mną chodzi, czy mi się śni? Co tu się dzieje? No ale Jezus Maria, mordo, ja nic nie widzę. Szczaw królewski kolejny. O kurde, dobra. Ten warg się zepsuł trochę. Zaraz, bo ja już nie ogarniam, co się dzieje teraz. Nie nadążam. Gdzie ten atak niby? Orkowie nadchodzą. Natychmiast ostrzeż pozostałych. Musimy ich zaatakować, zanim dotrą do obozu. Alarm! Okej. Kurde, jadka mi się jeszcze zrobiła tutaj na początek. Ty masz to w ogóle w tyłku, no jasne. Arthos za mną chodzi. To nie Herman miał za mną iść? Co się tu kurna dzieje? Tu jeszcze jakaś krwiopica spadła, cholera, jadowita osa. Odeślemy te bestie do otchłani. Dobrze, dam im wycisk. O kurde, ale se spadłam. Oni pobiegli się bić, czy o co chodzi, bo nie wiem. Szczerze mówiąc, nie rozumiem chyba. Nie ogarniam chwilowo, co tutaj się w ogóle dzieje aktualnie. Jest atak na obóz, ale niewiele mogę zrobić w sumie. Chłopy za mną biegną. Mam nadzieję, że panowie jesteście nieśmiertelni. Masakra. Kurde, ale ja ekipę wzięłam. Ty, tu są rzeczy w skrzyni. Zaraz, panowie. Lewo, 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 prawo, prawo. 200 strzał? Po co mi te strzały? Dobra, mam ekipę z Warszawy. Chciałam odcinek kończyć, ale chyba mi się to nie uda. Bo jak ja widzę ilość tych chłopów i widzę, że jak oni się tutaj, no, wychodzić mi z tej chałupy, to będzie ciężko. Tararirau. Kurde, jaką idą fortyfikacja. To nie spadnijcie, bliska. Ale jaja. Chyba czekają na mój ruch.
Rusza cię. No jasne, no oczywiście atakują mnie, nie? O cholera, tam jest szaman jakiś. O kurde. No, koniec z tobą, bestio. Dobra, oni są nieśmiertelni. Nie są nieśmiertelni. O kurde, ile ich tu jest. Ty szamanie głupi. Sejwik. Weźmy ich tam jeszcze, popieśćmy tym. Dobra, ubiłam go. Oni są pani normalni, nie atakują. Kurna! Zaraz umrę, się muszę wycofać po pełni życia. Ludzie, kochani, weźcie się tutaj za robotę. Miałam kończyć odcinek, a robimy rozróbę. Jedna bestia mniej. Dobra, zostało dosłownie paru orków. Dobra. Chyba się udało. Orkowie zostali rozbici. Chwała Adanosowi. No, dużo nie brakowało. Idź do Melandera i powiadom go, co się wydarzyło. Sądzę, że zechce ci się odwdzięczyć za twoją wielką pomoc. Dobra, powiem tak, ja z nich nie będę zbierać chyba rzeczy. Właśnie, bo my w ogóle znaleźliśmy... Znaczy, znaleźliśmy... Kupiłam tę mapę, nie? Weźmy na nią, zerknijmy. Bo fajnie by było wiedzieć, gdzie my aktualnie jesteśmy. Tylko gorzej, że ja teraz tej mapy nie widzę. Mapa regionu Montery. Ty, a skąd ja wzięłam tą mapę, że miałam dwie? Nie wiem. Gota do Vanguardu, wieża strażnicza, obóz buntowników. Dobra, teraz przynajmniej wiemy, gdzie jesteśmy, nie? Panowie, ale weźcie już dajcie mi... Przecież już jest po. Ajajaj, dobra. Wiecie co? Najwyżej się zgubicie. Trudno. Pogadajmy. Przybyłem w samą porę. Orkowie szykowali się do ataku na wasz obóz. Ale już po problemie. Pokonaliśmy orków, którzy chcieli was zaatakować. Przypuszczam, że w najbliższym czasie kolejnych napadów nie będzie. Chwała Adanosowi. Bardzo ci dziękuję. Bez twojego wsparcia mogło być źle z nami. Weź to na znak naszej wdzięczności. Chciałbym o coś zapytać. Powiedziałem ci już wszystko, co powinieneś wiedzieć. Dobra, i co teraz? Zadanie się wykonało. Ale co mam zrobić z tym? Ten już mi nic nie powie. Ci już wrócili na swoje miejsca. Powinniśmy kończyć odcinek, ale... Tu jest Glenn. No i co, i możemy zejść niżej i to w sumie nic nam chyba nie da. Jeszcze by się wypadało dostać do tego gniazda Oz właśnie, nie? Tutaj same bronie zostały po tych orkach. Tutaj jest jakiś ładny, piękny strumyczek.
No nie wiem, muszę wam powiedzieć, że przed nami będzie sporo roboty w tym miejscu. O, tutaj możemy wejść po pnączu. Czuję się jak Tarzan robiąc to. Szczególnie jak moja postać prawie spadła. Ale powiem wam, że tymi osami bym się jeszcze zajęła dzisiaj. Siema. Czemu te drzewa jeżdżą po powierzchni? Co najmniej dziwnie to wygląda. Tu są jakieś rośliny, jest akwamaryn w wodzie. Myślę, że jeszcze na szybko załatwimy te osy. I będziemy mogli chyba... działać dalej w kolejnym odcinku, no. Siema, Nero. Powiem wam, że ta broń jest zarąbista. Muszkiecik jest niczego sobie. Bonk i bonk. No, wydaje mi się, że wszystkie już osy pokonaliśmy, tylko... gniazda to ja tutaj jako takiego nie widzę, wiecie? Powinien być jakiś taki ul, nie? Do zniszczenia. O Jezku. Nie, tylko nie krzaki. Krzaki blokują drogę zawsze, wszędzie i w ogóle, nie? O, jeszcze jedna przeżyła jakimś cudem. W teorii to wszystkie. Powiem tak, możemy spróbować zejść i pogadać się tam z gościem na dole na ten temat i cóż, a jak się nie uda, to zobaczymy w kolejnym odcinku, co z tymi osami jeszcze zaradzić. Zniszczyłem gniazdo jadowitych OS. Naprawdę. Ale jak się dostałeś na szczyt góry? Tam nikt nie mógł wleźć. To zostanie moją małą tajemnicą. Niech tak będzie. Najważniejsze, że więcej nie będą nam przeszkadzać. Co ci dać za to? Nie mam zbyt wiele złota. Może weźmiesz strzały? Mam 5 paczek z 150 strzałami. Może być. Strzały zawsze mogą się przydać. No i dobra. Czy coś więcej mogę tutaj zrobić, jeżeli chodzi o gońców leśnych? Nie wiem, powiem szczerze, że chyba sobie zerknę na poradnik, co on mówi na ten temat. Ale tak, moi drodzy, to by było już na tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się w zdrowiu, bo aktualnie sezon grypowy się znowu rozpoczął. Mimo, że maj, no to jednak pogoda jakoś taka dziwna i co słyszę, to wszyscy teraz chorują. Także uważajcie na siebie. O, pytanie, co zrobimy w kolejnym odcinku? Nie wiem, to może zależy od was, może ode mnie. Zadań mamy bardzo dużo, jeżeli o to chodzi, także na pewno coś się znajdzie i ten teren też jest dosyć duży. Możliwe, że wrócimy do samego początku, tutaj jak mieliśmy do Vanguardu i będziemy patrzeć, jakby wiecie... w ten sposób na to wszystko. Zobaczymy. Na razie to tyle ode mnie. Zapraszam was na Discorda. Link macie w opisie pod filmem, ewentualnie w informacjach, jeżeli chodzi o kanał. Tam też się link pojawia. No i co? Dzięki wam i cześć.